Witam Was serdecznie. Nadal gramy w Age of Empires 4. On the morning of September 8th, 1380, at Kulikovo, the Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time, rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change. Racing to brace the gates of Moscow, Prince Dmitry and his army of Rus allies rushed into the fortified heart of the city. This would be the greatest test of Moscow's mighty stone walls. But could the capital hold out against the furious legion of the Golden Horde? Co my tu możemy narobić? Ile mamy surowców? O, całkiem sporo. Chodźcie tutaj. Tutaj kamień. The Muscovites had already faced many Mongol attacks on their city, and knew the horde would arrive in vast numbers. The race to fortify Moscow began. Dobra, tutaj drzewo ścinajcie. Mamy tu jakiegoś jednego ludka. Dobra, co ty możesz tu nam zrobić? Możesz tu jechać, tak? Dotąd. I masz to zrobić. Dobra, a wy tu dalej do kamienia uderzajcie. Tutaj mamy jeszcze jakieś jednostki. Tutaj są drzewo, trzaskają. No to niech trzaskają drzewo. Wy sobie wyjdźcie tutaj może. Dobra, wy też chodź tutaj. Tutaj kamień robicie, róbcie dalej. To będziemy potrzebowali 400 zł. Też tam buduj. Teraz tak, gdzie mamy kuźnię? Kuźnia to gdzieś na zewnątrz chyba była wtedy. Jest kuźnia. Nie mamy złota, dlaczego? O, dobra, musimy erę rozbudować, ale tu atak mamy za 4 minuty. Aha, okej. Okay. Economic Regions. Chyba lepiej to sobie wziąć. Dobra, pomagaj budować też. Trochę tu tych jednostek trzeba jednak zrobić.
Early in his reign, Dmitry had purchased land surrounding Moscow. These vassal settlements provided Dmitry with taxes paid in gold, but could also supply reinforcements. If Dmitry chose to request reinforcements, he would lose the revenue from that settlement. Okay. Dmitry's call for support was answered by the vassal town, which sent all the troops it could spare. Odejdź. Słuchaj nakaz. Ile tutaj tego kamienia zostało? 1000. Dobra. Drzewo mamy tam. No chodźcie. Urgently prepared the city's defenses. Fleeing villages from nearby towns flooded into Moscow. Tam będzie chyba niebezpiecznie. Też tam chodź. Też chodź tu. Uciekają. Ludki. Okej, postawmy sobie tutaj jedną wieżyczkę. Dobra. Budowania. Tam macie budować. Ty wieżę budujesz. A dwa, twoim zadaniem będzie dojechać do tam też. Minuta, ojej. Buduj tam. Tutaj tych łuczników przenieśmy tutaj. Te jednostki niech sobie staną tu przy bramie. Konie tutaj. Wy też tutaj musicie mi pomóc, bo to nie ma czasu na to. Do tamtego miejsca musimy pobudować. Ty mi też musisz tu pomóc. Musisz tu zrobić coś takiego. Tak, musisz to postawić. Żeby się nic tam nie działo. Mamy 8. Dobrze, by tam macie uderzyć. Ile tam zostało? 200. Dobra, wy też musicie tutaj wbijać. Niestety. Jemu to inaczej nie uda. Ty też chodź tam pomagać. Niewiele czasu zostało. I wasza dwójka też tu pomagać. A my tu sobie jeszcze ulepszymy jednostki szybko. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj, a dobra, chodźcie. Chodźcie. Dobra, to jeszcze postawcie. Tutaj chodźcie do góry, na mury. Ty jeszcze nam tu postaw bramę jedną. Okej, tu mamy 12. Ty tu tam postaw też bramę w tą stronę. Ty tam sobie buduj. Idź tam pomóc jeszcze. Mamy ty postaw sobie tutaj wieżyczkę. I wy też mi tu wieżyczkę postawcie. Wy tu mi też postawcie wieżyczkę. Okay. Dmitry rallied his men to hold their ground. If the stone walls were breached, the city would fall. Tutaj. Dobra, nie. Nie runie to. Nie ma szans, żeby to runęło. Okej. Okay. Też tam postawcie jedną. Tu mamy 17, chodźcie. Chodźcie tam postawcie. Atakować ich tam. Puszczmy się na górę. Załatwić ich tu. Chodzić przed mury, a wy tu budować to. Nie
Cacać. Tutaj mi coś zbudujcie na wszelki wypadek. Aha. Jakiś mamy jeszcze kilku ludzi. Wychodźcie tu mi tu. Zostawcie jeszcze kawałek muru, tak? Dobrze. Okej. Tu jest. Oni tam sobie niech coś robią. Dobra. Mamy tam 20 ludzi aż, tak? No to jeszcze stawiaj. Gdzie jeszcze mamy? Tutaj mam. Dołujcie jeszcze. Jedenastu mamy, no to dawajcie drzewo. Tutaj. O, czekajcie, wy to uciekajcie, uciekajcie stąd, uciekajcie. Dalej tam. Kolejny. Tutaj jeszcze postaw. Ty tam jeszcze też postaw. Dimitri's call for support was answered by the vassal town, which sent all the troops it could spare. Nie dobrze. Musimy trochę jednostek tu wysłać. Tam i budy. Błagajcie z tej strony. Mamy tutaj jeszcze trochę ludzi. Wy sobie postawcie wieżyczkę tutaj jeszcze. Wy mi tutaj dajcie wieżyczkę tu jeszcze jedną. Tu mamy sporo ludzi, to wy mi też tu dajcie. A nie, ma, nie dacie mi, bo już nie mamy tutaj nic. To po, chodźcie tutaj. Jedzenie będziecie robić. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. Ja tutaj już widzę, że ciała dałem trochę. Z tego względu, że nie sprzedawałem dziewa. Okej, tutaj się... Wy się tu wycofajcie, oni tam nic nie zrobią. Potrzebujemy łuczników. Oni tam pomogą. Tutaj mamy jakieś jednostki. Tutaj coś robią, dobra. Musimy tych koni trochę wziąć. Uderzyć tu na tą stronę. Ale bez szefa może. Szef u nich zostanie. Jechać tutaj. Do środka wejdź. Tutaj te nasze siły są. Wbijajmy tutaj do środka. Okej, 15 nie mamy tutaj. To wy też postawcie chałupkę i tutaj jedno pole. Budujcie chałupkę, wy tutaj budujcie chałupkę. Budujcie nam raz, dwa, trzy. Trudnijcie się, nakaz słuchajcie nadal. Dobra, co wy tu możecie robić? Tu sobie pójdźcie. Są
Ławy. Patrz, ich. Bo tu ucieka. Dobra, teraz na nich tu ruszać. Koni tam trochę jeszcze. Tego, a wy tutaj mi tłumacie. Czemu wy tu stoicie? Tu macie coś do załatwienia, szybko. Chodźcie tu. A wy tu chodźcie. Rolled in their mightiest siege engines. Dobra, powoli to idzie jakoś. Sobie mur dodatkowy wybudowałem, więc... A tu jeszcze na dole. Idźcie tam na dół. Zajęli się trochę tamtym. Teraz tak, możemy sobie tu poprodukować trochę jednostek. To produkujemy. Tyle co się da. No niestety tu z jedzeniem trochę kłopot się zrobił, więc wy wszyscy chodźcie tam na pola. Tu sobie postaw też jeszcze jedno pole, ty też sobie postaw jeszcze jedno pole i ostatni też niech sobie postawi jedno pole. Dobra, wy tutaj musicie się zająć nimi. Tutaj tego jeszcze. Tego i do góry chodźcie. Dobra, tam. Dimitri's call for support was answered by the vassal town, which sent all the troops it could spare. Oh, yeah. Uciekaj. Tutaj pewnie będą lecieli naokoło. Tu, rozwalcie. Jeszcze raz.
Jeszcze. Dobra, wychodzić. Chodzić tam. Panie, naprawiać. Gdzie tu mamy jakichś ludzi? Idźcie tam naprawiać. A wy tam. Taran rozwalić. Szybko. Dobra. Rozbity. Co my tu mamy? Trwajmy się do tyłu. Chodźcie tutaj. Okej, wycofać się. Mury. To my tu mamy. A tutaj. Trebusze rozwalcie. Trebusze. W pierwszej kolejności. Tu. To my tu mamy. No dobra. Tam sobie atakujecie. Okej, my tutaj sobie weźmy. Nie chcę tych jednostek chcę więcej. Wychodźcie tutaj. Na koni. Więcej łuczników. Tutaj tych koni sobie poróbmy. Okej, tu robimy. Dobra, weźmy sobie tu posiłki. I tutaj ja chcę wspomóc. Okej, tutaj. Szybko. Cofać się. Mam pomagać. A wychodźcie tutaj. Się wycofajmy. Załatwmy tych. I tych. Chodźcie tu. Rozwalcie to. O nie, co tu się wydarzyło? Chodźcie tutaj na mury. Musimy sobie tutaj sprzedać znowu. Trzeba kupmy sobie kamienia. Chodźcie tutaj. Ze dwóch ludzi potrzebuję tutaj. Dobra. Dobra, horda zniszczona będzie zaraz. Tutaj sobie damy radę. Oj, tu się pali. Chodź ty tam, ratuj. A ty chodź tam mur postaw. Okej. Dobra. Rozwalam. A, szybko, tam lecicie. A ty tu buduj. Chodźcie.
Ktoś tu jeszcze strzela skądś? A więcej nie ma tam nic. Tutaj wycofać się. Pomagaj budować. Dobra. The Muscovites bravely held their capital in the face of an overwhelming Mongol onslaught. But now an even larger army had arrived on Moscow's doorstep. Running out of time, Dmitry ordered his army to hold back the Mongols long enough for Moscow's citizens to escape. Oj, oj, oj. Pójdą tędy naokoło chyba, jak się coś zdaje. A my tu im może niespodziankę zróbmy. Jakby się udało jeszcze, a nie mamy tyle, żeby zamek wybudować. Dobra, trudno, to im nie zrobimy tej niespodzianki. Chodźmy tutaj. A, oni tam tędy idą. Dobra. Rozwal to. A dobra, to my tu też sobie możemy zrobić. Pomyślałem znowu. Chodźcie, 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 chodźcie szybko do góry. Tu przecież możemy dobudować ten kawałek muru. Wracać tu. Wracać tu. Mamy te jednostki jakieś tu, chodźcie do góry. Nie, wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać się. Wycofać. Wycofać się. No wycofać się. O, wrócili tam. Wycofaj się. Możemy coś wziąć? Nic nie możemy wziąć. Dobrze, nie? Dobrze. Tu jakieś jednostki jeszcze mamy. O, dobra. Dało się. Dmitry and his men held the city, giving some of Moscow's citizens time to flee. But despite their steadfast defense, the Rus could hold out no longer, and the capital succumbed to the vast numbers of the horde. Toptamish Khan sacked the city, plundering its riches and slaughtering any Muscovites that remained. Prince Dmitry had no choice but to take flight, abandoning his home. Rus independence would have to wait. Na dzisiaj to tyle. Jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.